Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Tak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża. Uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od sebeczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie z namiętności rządu, jak poganie, którzy nie znają Boga, ale aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata. Gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, które nam też daje Ducha swego świętego. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przekazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach na powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. Den Brief an die Thessalonicher. Ist der erste Brief, den der Apostel Paulus überhaupt geschrieben hat. Die Versammlung in Thessalonik war durch den Apostel Paulus entstanden. Das Gromadzenie, albo ten zbór w Thessalonikach, powstał przez służbę apostoła Pawła. Man kann das nachlesen in Apostelgeschichte 17. To można znaleźć i odczytać w Dziejach Apostolskich 17 rozdziale. Thessalonik war in Griechenland. Thessalonika była w Grecji. Und der Apostel Paulus war nur 3 Wochen dort. A apostoł Paweł tylko 3 tygodnie tam przebywał. Er war zusammen dort mit Timotheus und Silvanus. Okay. 1 Vers 1. A on tam razem był
Timotheuschem i Silvanem. Der Apostel Paulus konnte nicht länger dort bleiben. Apostel Paulus tam nie mógł dłużej pozostać. Weil er verfolgt wurde. Dlatego, że był prześladowany. Und so musste er weiterziehen. I musiał iść dalej. Er zog nach Beröa. I on szedł dalej do Bery. Und auch dort entstand eine Versammlung. I też tam powstało zgromadzenie, albo zbór. Aber seine Verfolger kamen auch dorthin. Ale prześladowcy jego przyjrzani mi tam też przyszli. Und er musste weiterziehen. I musiał dalej iść. Und schließlich finden wir, dass er nach Athen kommt. I w końcu go znajdujemy, że przyszedł do Aten. Und von dort aus geht er nach Korinth. I z Aten do Korinth. Und von dort aus hat er diesen Brief geschrieben. I z Korinth właśnie ten list pisał. Also, er war nur 3 Wochen in Thessaloniki. Więc on był tylko 3 tygodnie w Thessaloniki. Und er hätte sicher den Thessalonikern noch viel mehr von Gottes Wort erklärt. I on by na pewno jeszcze był tam Thessalonikanom więcej by objaśnił Słowo Boże. Sie wussten noch nicht sehr viel. Oni jeszcze dużo nie wiedzieli. Aber was sie wussten, ale to co wiedzieli, hatte einen tiefen Eindruck auf sie gemacht. To właśnie zrobiło na nich bardzo głębokie wrażenie. Und sie waren sehr treu. I oni byli bardzo wierni. Dass sie das, was sie verstanden, że to, co zrozumieli, auch auslebten. Dem też żyli. Es war eine große Freude für den Apostel. To było bardzo wielką radością dla apostoła. Dass die Gläubigen vor allem den Herrn Jesus erwarteten. Że ci wierzący przede wszystkim oczekiwali Pana Jezusa. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 9. My w pierwszym rozdziale, 9 wierszu czytamy. Ponieważ oni sami oznajmiają o was, jako było przyjście nasze do was, jakoście się nawrócili do Boga od bałwanów, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwali Syna Jego z niebios, którego wzbudził od umarłych, to jest Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego. Oni się nawrócili, um Gott zu dienen. Aby służyć Bogu. Ihr ganzes Leben war ein Dienst für Gott. Ich całe życie to była służba dla Boga. Es ist nicht so, dass man Gott nur dann dienen kann. Nie jest tak, że Bogu można tylko wtedy służyć, wenn man keinen irdischen Beruf ausübt. Jak się nie wykonuje jakiegoś ziemskiego zawodu. Ganz im Gegenteil. Ale całkiem przeciwnie. Unser ganzes Leben, von früh bis spät, nasze całe życie, od rana do późna, soll ein Dienst für Gott sein, ma być służbą dla Boga, zur Ehre Gottes, dla chwały Jego, zu seiner Freude, dla Jego radości. Und das Zweite, was wir hier finden, a drugie, co my tu znajdujemy, dass sie den Sohn Gottes aus dem Himmel erwarteten, że oni oczekiwali Syna Bożego z niebios. Das sind 2 wichtige Pfeiler unseres Lebens. To są bardzo ważne filary w naszym życiu. Gott dienen, Bogu służyć und den Herrn Jesus erwarten. I oczekiwać Pana Jezusa. Die Erwartung des Herrn Jesus, to oczekiwanie Pana Jezusa, ist die Kraftquelle für unser Leben. Jest to źródło siły dla naszego życia. Eine Quelle der Freude. I źródło radości. In Kapitel 2 finden wir, dass der Apostel Paulus wieder von dem Kommen des Herrn Jesus schreibt. W drugim rozdziale znów znajdujemy to, że apostoł pisze o tym przyjściu Pana. Jest 19. 19 wierszu. Albowiem jaka jest nadzieja nasza, albo radość, albo korona, chluby, i dali nie wy przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjście Jego. Wir lesen in Vers 18. W 18 wierszu czytamy, dass der Apostel zweimal sich vorgenommen hat, że apostoł 2 razy przed czym wziął, zurückzufahren nach Thessalonik. Do Thessalonik znowu z powrotem wrócić. Aber der Apostel hatte einen Feind. Ale apostoł miał pewnego nieprzyjaciela. Und das war Satan. A to był Satan. Und er hat das verhindert. I on właśnie przeszkadzał tym. Man könnte fragen, war der Apostel Paulus darin nicht vom Geist Gottes geleitet? Można by się zapytać, czy apostoł Paweł w tym wypadku nie był kierowany przez Ducha Bożego? Durchaus. Ale na pewno. Er hatte die Gläubigen sehr lieb. On miał bardzo
umiłował tych wierzących tam. Und er sehnte sich danach. I on tęsknił za tym. Er verlangte danach, sie zu sehen. On właśnie jego pragnieniem było, aby ich znów widzieć. Und zweimal war es fast so weit, dass er gefahren wäre. A dwa razy było już tak blisko, że już miał pojechać. Aber Satan hat das verhindert. Ale Satan temu przeszkodził. Man könnte fragen, warum hat Gott das zugelassen? Można było się zapytać, dlaczego Bóg do tego dopuścił. Ich weiß es nicht. Ja nie wiem. Aber eine Antwort ist diese. Ale jedyna odpowiedź jest taka. Wenn der Apostel zurückgefahren wäre, gdyby Apostel z powrotem tam pojechał, dann hätten wir nicht diesen Brief. Nie mielibyśmy właśnie tego listu. Und daran sieht man, tu właśnie tak w ten sposób widzimy, dass Gott immer größer ist als Satan. Że Bóg jest zawsze większy od Satana. Und dass er letztlich die bösen Absichten Satans. I on w końcu te bardzo złe zamiary Satana dennoch zum Segen der Seinen benutzen kann. I używa dla błogosławieństwa swoich. Das sollten wir festhalten auch für unser Leben. I to musimy właśnie podtrzymywać mocno i dla naszego życia. Wir haben einen sehr starken Feind. My mamy bardzo silnego nieprzyjaciela. Aber wir haben einen Herrn, der noch stärker ist. Ale my mamy Pana, który jeszcze jest silniejszy. Und der auch Schwierigkeiten in unserem Leben. I który też i trudności w naszym życiu in Segen verwandeln kann. Może zmienić błogosławieństwo. In Kapitel 3 spricht wieder über das Kommen des Herrn Jesus. Wir haben gestern Abend in Katowice daran gedacht. Der Apostel Paulus schreibt davon, Vers 13. Apostel Paweł pisze o tym. Utwierdzone były serca wasze, nienaganne w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi Jego. Der Apostel schreibt hier davon, dass der Herr Jesus kommen würde. Apostel mówi o tym, że Pan Jezus przyjdzie. Und mit ihm alle Heiligen. A z nim wszyscy święci Jego. Was soll das bedeuten? Co to ma znaczyć? In Zacharia 14 findet man, w Zachariaszu 14 rozdziale znajdujemy, dass der Herr Jesus auf die Erde wiederkommt. Że Pan Jezus znów przyjdzie na tę ziemię. Dann werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Wtedy jego nogi staną na Górze Oliwnej. Und mit ihm werden alle Heiligen kommen. A z nim przyjdą wszyscy jego święci. Das werden Engel sein. To będą aniołowie. Aber das werden auch alle sein, die an den Herrn Jesus geglaubt haben. Ale to już będą wszyscy ci, którzy uwierzyli w Jezusa. Wenn er also kommen wird mit den Heiligen, i kiedy on przyjdzie ze swoimi świętymi, dann bedeutet das, to to znaczy, dass die Heiligen vorher zu ihm gehen müssen. Że ci święci muszą jednak przed tym pójść do niego. Und das war den Thessalonicher nicht klar. I to właściwie Thessaloniczanom nie było jasne. Und das ist auch heute vielen Gläubigen nicht klar. I to w dzisiejszych dniach wielu wierzącym nie jest całkiem jasne. In Deutschland gibt es sehr viele Gläubige. W Niemczech jest dużo wierzących. Die glauben, dass wir noch durch die große Drangsal gehen müssen. Którzy wierzą, że my jeszcze musimy iść przez ten wielki ucisk. Ich weiß nicht, wie es in Polen ist. Ja nie wiem, jak to jest w Polsce. Aber wenn wir gründlich diesen Brief lesen, ale jak my gruntownie ten list czytamy, dann finden wir eine Antwort auf diesen Problem. To my właśnie znajdziemy odpowiedź na ten problem. Und deshalb können wir dankbar sein, dlatego możemy być bardzo wdzięczni, dass der Jesus uns diesen Brief gegeben hat. Że Pan Jezus nam dał ten list. Ich möchte euch empfehlen, diesen Brief immer wieder zu lesen. Ja bym wam zalecił, aby ten list zawsze czytać. Man kann ihn in 20 Minuten lesen. Można go w przeciągu 20 minut przeczytać. Es ist ein Brief, der uns sehr glücklich macht. Jest to list, który nas tak czyni bardzo szczęśliwymi. Der uns daran erinnert, dass der Herr Jesus wiederkommt. Który nam wspomina o tym, że Pan Jezus znów przyjdzie. Im Kapitel 4 schreibt der Apostel ausführlich, wie die Entrückung stattfinden wird. W tym czwartym rozdziale apostoł wyraźnie pisze, jak właściwie to zachwycenie wierzących się będzie odbywało. Aber bevor er das tut, ale zanim on to czyni, spricht einige Dinge an, die manchmal ein Problem für uns sind. Mówi o niektórych sprawach, które nieraz mogą być dla nas problemem. In den Versen 1 bis 8 behandelt das Problem der Unreinigkeit. W tych wierszach od 1 do 8
omawia właśnie ten problem nieczystości. Der Unheiligkeit. Ten problem nieświętości. Wir sehen hier, dass davon schreibt. My tutaj widzimy, że on pisze o tym, dass die Thessalonicher sich erinnern sollten, Thessalonicianie mieli sobie przypomnieć, so zu wandeln, dass sie Gott gefielen. Aby tak chodzić, podobając się Bogu. Das ist auch wichtig, dass wir daran denken. Es ist bardzo ważne, abyśmy sami o tym myśleli. Wir führen unser Leben vor dem Auge Gottes. My właściwie prowadzimy nasze życie przed okiem Bożym. Gott sieht uns. Bóg nas widzi. Es ist nicht so wichtig, was Menschen von uns sehen. Nie jest to takie ważne, co ludzie nas widzą. Ich sage nicht, dass es unwichtig ist. Ja nie mówię, że to jest nieważne. Aber das Entscheidende ist, dass wir uns bewusst sind. Ale to właśnie rozstrzygające jest to, abyśmy byli świadomi, dass Gott uns immer sieht, że Bóg nas zawsze widzi. Und die Frage ist, ob sich über unser Leben freuen kann. A pytanie jest, czy on się może cieszyć z naszego życia. Er sieht nicht nur, was wir tun, on nie tylko widzi, co my czynimy, er sieht auch, was wir denken. Ale on też wie, co my myślimy. Und es ist gut, dass wir merken, wenn wir in Gedanken sündigen. A bardzo dobrze jest, jak my to zauważymy, że my też i w myślach grzeszymy. Auch dafür ist der Herr Jesus gestorben. I za to też Pan Jezus umarł. Jeder sündige Gedanke, każda grzeszna myśl, unterbricht die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Przełamuje, przerywa tą społeczność z Ojcem i Synem. Sind wir uns dessen immer bewusst? Czy my zawsze jesteśmy świadom tego? Und mit Gedanken fängt jede Sünde an. A złą myślą właściwie zaczyna się każdy grzech. Darum müssen wir unsere Gedanken in das Licht Gottes stellen. I dlatego powinniśmy zawsze nasze myśli wstawić w światło Boże. In Vers 2 schreibt der Apostel, dass sie wussten, welche Gebote sie ihnen gegeben hatten. W drugim wierszu czytamy, że oni wiedzieli, jakie przykazania otrzymali. Die Gebote des Herrn Jesus sind nicht schwer. Te przykazania Pana Jezusa nie są ciężkie. Sie sind zu unserem Segen. One są dla naszego błogosławieństwa. Und wenn wir sie beachten, a jak my na nie zważamy, sind wir sehr glücklich. To wtedy jesteśmy bardzo szczęśliwi. Die Sünde macht uns unglücklich. A grzech nas robi nieszczęśliwymi. Die Sünde zerstört alles. Grzech właściwie wszystko rujnuje. In Vers 3 heißt es, dass es Gottes Wille ist, unsere Heiligkeit. A w tym trzecim wierszu czytamy, że to jest wolą Bożą, czyli wolą Bożą, abyśmy byli świętymi, nasza świętość, świętobliwość. Das könnte eigentlich ausreichen. I to właściwie powinno by wystarczyć. Was Gott will, ist verbindlich für uns. To, co Bóg chce, jest wiążące dla nas. Hier geht es besonders die Sünde der Hurerei. Tu idzie przede wszystkim też o grzech przeteczeństwa. Hurerei ist jede Verbindung zwischen Mann und Frau außerhalb der Ehe. Przeteczeństwo jest każdy związek między niewiastą a mężczyzną poza małżeństwem. Für uns ist das heute klar. Nam to dzisiaj jest jasne. Für die Thessalonicher war das überhaupt nicht klar. Ale dla Thessaloniczan wówczas to w ogóle nie było jasne. Sie kamen aus dem früheren Leben. Oni przyszli z tego pierwotnego życia swojego. Und da war diese Sünde völlig normal. A ten grzech był wówczas całkiem normalny. Aber wir leben heute in einer Zeit. Ale my żyjemy dzisiaj w takim czasie. Wo das bald auch normal ist. Auch normal. W takim czasie, że i to zaczyna już też być normalne. Jedenfalls in Deutschland. W każdym razie w Niemczech. Dafür muss ich mich schämen. A ja się muszę też tam za to wstydzić. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ja nie wiem, jak to tu jest, u was w kraju. Es ist eine ernste Sache. Jest bardzo poważna sprawa. Gott möchte, dass jeder sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit besitzt. Bóg chce, aby każdy swoje naczynie utrzymywał świętości. Bei dem Gefäß kann man an die eigene Frau denken. Jeżeli chodzi o to naczynie, można myśleć o swojej własnej żonie. Oder auch an den eigenen Leib. Albo też i o swoim własnym ciele. Und in unserem Leib wohnt der Heilige Geist. A w naszym ciele mieszka Duch Święty. Und Gott möchte, dass wir heilig sind. A Bóg by chciał, żebyśmy byli świętymi.
Es heißt weiter in Vers 5, nicht wie die Nationen. Das sind die Menschen, die Gott nicht kennen. Wer Gott nicht kennt, to nie zna Boga, missachtet auch die Gebote Gottes. On też nie waża, te przykazanie Boże. Wir kennen Gott als unseren Vater. A my znamy Boga jako naszego Ojca. Und es sollte uns eine Freude sein, das zu tun, was er möchte. A to powinno być dla nas radością, aby czynić to, co on sobie życzy. Die Sünde der Hurerei ist deshalb auch schlimm. Grzech chetyczyństwa jest dlatego też bardzo groźny. Weil man dadurch einen anderen betrübt. Z względu na to, że wtedy się okłamuje i drugiego. Nicht nur ich werde unglücklich, wenn ich das tue. Nie tylko ja jestem nieszczęśliwy, kiedy ja to będę czynił. Sondern auch die Frau, mit der ich sündige. Ale też i ta niewiasta, z którą ja grzeszę. Und wenn sie verheiratet ist, a jak ona jest z mężatką, dann füge ich dem Bruder großen Schaden zu. To wtedy ja właśnie wielką szkodę urządzam temu bratu. Ich hintergehe ihn. Ja właśnie go takie podejście do niego, czyli podejście. Das ist eine Gemeinheit. To jest Gemeinheit. Ja. Es ist schäbig. Es ist bezczelność może. Tak, to może być. To jest wielka bezczelność w stosunku do drugiego. Und das ist das genaue Gegenteil davon, dass ich den Bruder lieb habe. A to jest właśnie to całkowicie przeciwieństwo tego, że ja właśnie mam brata miłować. Dadurch, dass wir Brüder und Schwestern sind. A dlatego, że my jesteśmy braćmi i siostrami. Und einen sehr schönen Umgang miteinander pflegen können. I możemy właściwie bardzo takie pielęgnować razem. Wir dürfen einander besuchen. Wir müssen jeden Tag odwiedzać. Aber wir sollten immer wissen, wo die Grenze ist. Ale my powinniśmy zawsze wiedzieć, gdzie jest granica. Und wer in dieser Weise sündigt, a kto właściwie w ten sposób grzeszy, der wird erfahren, dass der Herr ein Rächer ist. Ten właściwie się przekona, że Bóg jest mścicielem. Es ist so einfach, wie der Apostel das alles schreibt. Es ist einfach. To jest takie bardzo proste, jak apostoł właśnie tu to pisze. Warum haben wir manchmal solche Probleme damit? Dlaczego my nieraz mamy z tym takie problemy? Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen. Bóg nas nie powołał do nieczystości. Sondern zur Heiligkeit. Ale do świętości. Wer das verachtet, kto to znieważa, verachtet Gott. Znieważa Boga. Das ist sehr ernst. To jest bardzo poważne. Wir kennen Gott durch den Herrn Jesus. Wir znamy Boga przez Pana Jezusa. Wie schrecklich, wenn das von uns gesagt würde, dass wir Gott verachten. Jakie to straszne, kiedy o nas by można było powiedzieć, że my znieważamy Boga. Aber so ist es. Ale tak to jest. Er verachtet nicht einen Menschen. On nie, Bóg nie znieważa człowieka. Obwohl er gegen einen Menschen sündigt. Mimo tego, czyli człowiek, jak zgrzeszy, nie znieważa tego człowieka, mimo tego, że on przeciwko człowiekowi grzeszy. Ale on znieważa Boga, a później apostoł Paweł o tym wspomina, że Bóg nam dał swego Ducha Świętego. Tu jest właśnie nacisk położony na to świętego Ducha. Er hätte auch sagen können, den Geist Gottes. On też mógł powiedzieć Ducha Bożego. Aber er sagt den Heiligen Geist. Ale on mówi świętego Ducha. Der Geist Gottes möchte uns zur Heiligkeit führen. A Duch Boży by nas chciał prowadzić w tą świętość. Weiter spricht der Apostel über ein zweites Problem, das geschehen kann. Dalej mówi apostoł o drugim problemie, który może nastąpić. Dass die Bruderliebe schwächer wird. Że miłość braterska osłabnie. Aber er sagt, ich brauche eigentlich nicht darüber schreiben zu euch. Ale on mówi, ja przecież nie muszę do was o tym pisać. Ich weiß, dass die Bruderliebe intakt ist. Ja wiem, że u was z tą miłością braterską jest wszystko w porządku.
Was meint ihr, wenn das der Maßstab für Bruderliebe wäre? Co wy myślicie, jakby właśnie miarą dla miłości braterskiej było to? Wo würdet ihr euch einordnen? W jakim właśnie poziomie byście się znajdowali? Oben? Na wierzchu? W środku? Hier? Tak niżej? Ist das unter uns? Jak to właśnie jest wśród nas? Ich kenne euch nicht. Ja was nie jestem. Ich weiß aber, dass wir zu Hause manchmal Probleme damit haben. Ale ja wiem, że my nieraz w domu mamy z tym problemy. Wie schön wäre das, wenn die Bruderliebe reichlich vorhanden wäre. Jak pięknie by to było, gdyby ta miłość braterska obfitowała. Und der Apostel schreibt, ihr seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Apostel pisze, byście od Boga pouczyni, abyście się wzajemnie miłowali. Wer die Liebe Gottes kennengelernt hat, kto poznał miłość Bożą und weiß, wie viel Gott ihm geschenkt hat, i wie, ile mu Bóg darował, nicht nur Vergebung der Sünde, nie tylko przebaczenie grzechu, sondern in dem Herrn Jesus alles geschenkt, ale w Jezusie wszystko zostało nam darowane. Wir dürfen die Liebe Gottes genießen. My możemy właściwie korzystać und die Liebe des Herrn Jesus. I ta miłość Pana Jezusa. Dann ist es normal, dass wir auch den Bruder lieben. To wtedy też je powinno być normalne, że miłujemy brata. Johannes schreibt, dass man daran erkennen kann, ob jemand ein Kind Gottes ist. Jan nam pisze. 1. Johannes. 1. List Jana. Kapitel 3, Vers 14. 3. rozdział, 14. wiersz. My wiemy, żeśmy przeniesieni ze śmierci do żywota, iż miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, zostaje w śmierci. Wenn wir sehen, dass jemand von Herzen Brüderliebe hat, kiedy my widzimy, że ktoś z serca miłuje braci, dann können wir sicher sein, dass aus Gott geboren ist. To możemy być pewni, że on jest z Boga narodzony. Es ist das Normale. To jest to normalne. In Thessalonich taten sie das. W Thessalonikach tak to czynili. Und das war bekannt, nicht nur am Ort. I to było wiadome, nie tylko na miejscu, auch darüber hinaus. Ale też i poza miejscowość. Das heißt hier in ganz Mazedonien. Tu jest napisane w całej Macedonii to było wiadome. Macedonia war noch Griechenland. Macedonia też jeszcze była, to jeszcze do Grecji należało. Wie schön, wenn hier in der Versammlung eine solche Liebe wäre. Jak pięknie, gdyby tu w zgromadzeniu taka miłość była. Dass das in ganz Schlesien bekannt wäre. Gdyby to na całym Śląsku było znane. Und auch noch im Unterschlesien. Ale jeszcze też i na Dolnym Śląsku. Das ist normal. To jest normalne. Und das ist ein schönes Zeugnis für die Welt. A to jest bardzo piękne świadectwo dla świata. Aber es kann passieren, dass Brüder und Schwestern diese Bruderliebe ausnutzen. Ale może właściwie też i się zdarzyć, że bracia albo siostry wykorzystują tą miłość. Darum schreibt der Apostel hier in den Versen 11 und 12. Dlatego apostoł tu pisze w tym 11 i 12 wierszu. I pilnie się starali, abyście spokojnymi byli i rzeczy swoich pilnowali i pracowali własnymi rękami swymi, jakośmy wam przykazali, abyście uczciwie chodzili przed obcymi, a w niczym, abyście nie mieli niedostatku. On pisze, abyśmy spokojnymi byli, abyśmy swoimi własnymi rękami pracowali. On właśnie namioty robił. Er hat für sich selbst gesorgt. I on też się starał o siebie samego. Und er hat auch für die gesorgt, die mit ihm waren. I on też miał starania o tych, którzy z nim razem byli. Er war ein außerordentlich fleißiger Mann. On był nadzwyczaj pilnym, pracowitym człowiekiem. Er hat das Evangelium verkündigt. On Ewangelię opowiadał. Und er hat sehr viel gebetet. Ale on też bardzo dużo się modlił. Und er hat sehr viel gearbeitet. On bardzo dużo pracował. Ich glaube, dass er nicht viel schlafen hat. Ja, bo myślę, że on też nie dużo spał. Aber in Thessalonik war die Gefahr, ale w Thessalonikach było to niebezpieczeństwo, dass einige nicht fleißig waren. Że jedni nie byli właściwie pracowici. Und sie meinten, dass die anderen müssen sie unterstützen. I oni właśnie takie wnimanie mieli, że inni mają ich wspierać. So geht es nicht. Tak nie idzie. Darunter leidet die Bruderliebe. I w tym właśnie cierpi miłość braterska. Und das ist auch kein Zeugnis für die Welt.
Gottes nie jest żadnym świadectwem dla świata. Es sind also diese beiden Probleme. I to właśnie są te dwa problemy. Das erste ist Unreinigkeit. Pierwsze to jest nieczystość. Dadurch wird die Bruderliebe zerbrochen. Wtedy jest ta miłość braterska złamana. Und ganze Versammlungen können zerbrechen an diesem Problem. I na czasie z tym problemem mogą się załamać całe zgromadzenia. Und das zweite ist ein unordentlicher Lebenswandel. A drugie to jest nieporządne chodzenie, nieporządne życie, prowadzenie nieporządnego życia. Es ist wichtig, dass wir unser Leben in diesem Lichte immer wieder sehen. Jest to bardzo ważne, żebyśmy nasze życie w tym świetle zawsze mogli widzieć. Und dass Dinge, die aufkommen. I niektóre rzeczy, które występują. Und wir kennen unser Herzen. A my znamy nasze serca. Wir haben noch die Sünde in uns. My jeszcze ten grzech mamy w sobie. Dass wir das vor dem Herrn bekennen. Żebyśmy to zawsze przed Panem wyznali. Und dass wir wieder Freude mit dem Herrn Jesus haben. I żebyśmy znów mieli tę radość z Panem Jezusem. Dann können wir uns auch an dem freuen, was wir jetzt finden. To byśmy, możemy się później nad tym cieszyć, co my teraz dalej znajdujemy. In Vers 13 lesen wir davon. W trzecim wierszu czytamy o tym. W 13 wierszu, przepraszam. Dass die Thessalonicher ein Problem hatten. Że Thessalonicianie mieli pewien problem. Es war ihnen noch nicht klar. Im jeszcze nie było całkiem jasne. Dass der Herr Jesus, bevor wiederkommt auf die Erde. Że Pan Jezus, zanim on znów przyjdzie na ziemię. Zuerst die Gläubigen holen würde. Że on najpierw zabierze swoich z tej ziemi. Sie dachten, der Herr Jesus würde so kommen, um das Reich zu errichten. Oni uważali, że Pan Jezus tak przyjdzie, aby tu właściwie sporządzić swoje królestwo. Und jetzt waren einige von ihnen entschlafen. A teraz jedni z nich zasnęli, bo pomarli. Sie wussten, dass sie errettet waren. Oni wiedzieli, że byli zbawieni. Aber sie dachten, ale oni teraz myśleli, sie werden das nicht miterleben, wenn der Jesus kommt. Że oni tego nie przeżyją. Nie będą właśnie uczestnikami tego, jak Pan Jezus przyjdzie. Darüber waren sie sehr traurig. I oni właśnie po tym się bardzo smucili. Und der Apostel sagt, ihr braucht euch nicht betrüben wie die übrigen. I apostoł do nich mówi, abyście się nie smucili, jak ci pozostali. Die keine Hoffnung. Ci, którzy nie mają nadziei. Habt ihr das mal erlebt, dass ihr an einem Grab standet? Czy możecie nieraz to przeżyli, stojąc nad grobem? Wo Menschen waren, die Gott nicht kannten. Gdzie ludzie byli, którzy nie znali Boga. Dass jemand beerdigt wurde, der nicht gläubig war. Że ktoś był pogrzebany, który nie był wierzący. Und da stand die Familie um das Grab. I rodzina stała wokół grobu. Und keiner kannte Gott. I nikt nie znał Boga. Das ist so furchtbar. To jest takie okropne. Das kann einem in das Herz schneiden. To może kogoś tak właśnie ciąć w serce. Keine Hoffnung. Bez nadziei. Wenn der Tote einmal aufwachen wird, jak ten właściwie martwy, ten umarły kiedyś się zbudzi, wird er gerichtet. Będzie sądzony. Und wenn die anderen Menschen nicht glauben, a jak ci drudzy ludzie też nie wierzą, dann wird sie dasselbe lostreffen. To ich spotka ten sam los. Ist das nicht furchtbar? I to nie jest okropne, straszne. Aber die Gläubigen brauchen sich nicht betrüben. Ale ci wierzący nie muszą się smucić. Ja, es ist schwer, wenn man einen lieben Verwandten verliert. Jest to bardzo ciężko, jak się jakiegoś miłego krewnego straci. Das ist normal. To jest normalne. Es tut immer weh. To zawsze boli. Und trotzdem ist der Herr Jesus in der Nähe. Ale mimo tego Pan Jezus jest bardzo blisko. Und wir haben die Hoffnung, dass er bald kommt. I my mamy tą nadzieję, że on rychło przyjdzie, rychle przyjdzie. Dass auch der liebe Entschlafene dann auferweckt wird. Że i ten właśnie miły, który zasnął, też będzie wzbudzony. Und das ist doch eine herrliche Hoffnung. Ale to jest bardzo wspaniała nadzieja. Und auch wenn Tränen im Auge sind. I mimo, że nieraz są łzy w oczach. Ist doch Frieden im Herzen. Jest spokój w sercu. Wir brauchen uns nicht betrüben. My nie musimy się smucić. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Der Apostel erinnert hier daran, dass auch der Herr Jesus einmal gestorben ist. Und wir haben heute Morgen daran gedacht, was das für ihn war.
Myśmy dzisiaj już w tej dopołudniowej chwili myśleli o tym, co to dla niego było. Wie schwer das für ihn war. Jakie to było dla niego ciężkie. Er ist gestorben. On umarł. Und das ist die Grundlage unseres Glaubens. I to jest właśnie ta podstawa naszego życia. Es ist die Freude unserer Herzen. To jest radość naszych serc. Und ist nicht nur gestorben. Ale on nie tylko umarł. Er ist auch auferstanden. On też zmartwychwstał. Und so sicher, wie der Herr Jesus gestorben und auferstanden ist. I tak pewnie, jak Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. So sicher werden alle, die an ihn geglaubt haben. Tak pewnie będą wszyscy, którzy w niego uwierzyli. Falls sie noch durch den Tod gehen müssen. Mimo tego, że będą musieli jeszcze iść przez tą śmierć, auferweckt. Będą zbudzeni. Das Fundament unseres Glaubens. Ten właściwie fundament naszej wiary. Ist der Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus. Jest śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Und so sicher wie es ist, dass er auferstanden ist. I tak pewnie, jaki to jest, że on zmartwychwstał. So sicher ist es, dass die durch Jesus Entschlafenen mit ihm gebracht werden. Tak też jest pewne, że ci, którzy zasnęli w Jezusie, też z nim zmartwychwstaną. Mit ihm bringen. On z nimi ich przywiedzie. Das bedeutet, dass Gott dafür sorgen wird, dass die Gläubigen mit dem Herrn Jesus herniederkommen. To jest pewne, że Bóg będzie o to dbał, że ci właśnie wierzący z nim przyjdą. Und das bedeutet auch, i to znaczy też, dass sie vorher zu ihm gehen. Że oni jednak przed tym muszą pójść do niego. Wir wollen noch beachten, dass es heißt, durch Jesus entschlafen. My jeszcze chcemy tu zwrócić uwagę na to, że to jest napisane, przez Jezusa zasnęli. W Jezusie, u nas w Jezusie, zasnęli. Wenn ein Gläubiger heimgeht, kiedy wierzący schodzi z tego świata. Dann ist es gleichsam so. To później tak jest. Als hätte der Herr Jesus selbst ihn schlafen lassen. Tak jakby Pan Jezus sam go położył do snu. Niemand entschläft. Niemand entschläft. Nigdy nie zaśnie. Es sei denn, dass der Herr Jesus ihn hat entschlafen lassen. Jak tylko wtedy, kiedy Pan Jezus mu pozwoli zasnąć. Durch Jesus. Przez Jezusa. Das ist mir sehr kostbar. To dla mnie jest właśnie bardzo kosztowne. Was immer uns geschieht. Cokolwiek się zdarzy. Es ist der Herr Jesus, der die Seinen heimruft. Jest Pan Jezus, który swoich przywoła. Und in dem Augenblick, wo jemand hier die Augen schließt, i w tym momencie, kiedy ktoś tu zamknie oczy, ist er bei ihm in der Herrlichkeit. To wtedy on już jest w nim, z nim w chwale. Der Apostel Paulus schreibt in Philipper 1, Apostel pisze do Filipian w pierwszym rozdziale, ich habe Lust abzuscheiden. Ja mam ochotę, aby zejść z tego świata. Um bei Christus zu sein. Aby być Chrystusem. Das ist nicht so, ich möchte vielleicht oder ich würde gerne. To nie jest tak, ja może bym chciał, albo może bym rad. Ich habe Lust bedeutet, ja mam właśnie ochotę, to znaczy, ich habe ein intensives Verlangen. To znaczy, ja mam takie intensywne pragnienie. Und am liebsten würde ich heute zu ihm gehen. A najchętniej bym dzisiaj poszedł do niego. Aber wenn ich noch hier bleiben soll, ale jak jeszcze mam tu pozostać, um euch zu helfen im Glauben, aby wam pomóc w wierze, dann bin ich bereit zu sein. To jestem właściwie już, jestem jeszcze gotowy pozostać. Aber was mich betrifft, ale to, co mnie dotyczy, ich würde gerne heute zum Herrn Jesus gehen. To ja bym już dzisiaj poszedł do Pana Jezusa. Damit ist der Apostel uns ein Vorbild. I w tym właśnie apostoł jest nam takim bardzo pięknym przykładem. Nun kommt in den Versen 15 bis 18 ein Einschub. Teraz w tym wierszu 15 do końca taka wstawka jest. Der Apostel Paulus erklärt jetzt. Apostel Paulus teraz wyjaśnia. Wie es möglich ist, dass die Gläubigen mit dem Herrn Jesus wiederkommen. Jak to jest możliwe, że ci wierzący znów z Panem Jezusem przyjdą. Und dazu hat er ein Wort des Herrn empfangen. I do tego on otrzymał słowo od Pana. Denn das findet man nicht im Alten Testament. Dlatego, że tego nie znajdziemy w Starym Testamencie. Der Jesus hat dem Apostel eine besondere Offenbarung gegeben. Pan Jezus apostołowi dał specjalne objawienie. Und diese Offenbarung bedeutet, dass wir die Lebenden. A to właśnie objawienie znaczy, że my, którzy żyjemy,
die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn. Którzy pozostają tu na ziemi aż do przyjścia Pańskiego. Den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli. Der Apostel sagt, wir, die übrig bleiben. A potem mówią my, którzy pozostaniemy. Es hätte damals schon geschehen können, dass der Jesus kam. To już wówczas mogłoby się zdarzyć, że Pan Jezus przyjdzie. Es scheint so, als hätte der Apostel hier damit gerechnet. Tak wygląda, jak apostoł już się z tym liczył, dass er dabei war. Że on będzie przy tym. Aber jetzt sind schon 1900 Jahre vergangen. Ale teraz już 1900 lat przeszło. Und jeder von uns hofft, i każdy z nas ma tą nadzieję, dass wir dabei sind. Że my przy tym będziemy. Und ich glaube, dass wir sehr viel Ursache haben, daran zu denken. I myślę, że my właściwie mamy dużo powodów, aby o tym myśleć. Dlatego, że to może dzisiaj się zdarzyć. I później coś wspaniałego się zdarzy. Wir kommen den Entschlafenen nicht zuvor. My nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli. Das heißt, ob wir hier auf der Erde leben. To znaczy, czy my tu na ziemi żyjemy. Die Entschlafenen werden deshalb nicht verdürft. To ci, którzy zasnęli, nie będą ukróceni w tym. Ganz im Gegenteil. Całkiem przeciwnie. Denn wenn der Herr kommt, bo jeśli Pan przyjdzie, wird er kommen mit gebietendem Zuruf. Przyjdzie on z wielkim okrzykiem. Das ist ein Zuruf mit unwiderstehlicher Macht. To jest właściwie okrzyk z wielką taką mocą. Und diesen gebietenden, mächtigen Ruf. A ten mocny okrzyk, ten pewny mocny okrzyk, werden alle entschlafenen hören. Wszyscy, którzy zasnęli, usłyszą. Alle, die seit dem Pfingstkampf heimgegangen sind. Wszyscy, którzy od tego dnia Zielonych Świątek zasnęli, werden in einer Sekunde auferweckt. W jednej sekundzie powstaną. Und jetzt denke einmal an die vielen Gläubigen. Teraz pomyśl o tych wielkich rzeszy wierzących. Der Apostel Paulus wird dabei sein. Apostel Paulus też będzie wśród nich. Petrus. Piotr. Johannes. Jan. Maria, die Mutter des Herrn Jesus. Maria, Matka Jezusowa. Und all die Gläubigen aus den vielen Jahrhunderten. I wszyscy wierzący z tych setek lat. Wir werden Martin Luther sehen. Będziemy Martina Lutra oglądali. Alle Gläubigen in einem Augenblick. Wszyscy wierzący w jednym okamgnieniu. Und nicht nur das. A nie tylko to. Ich bin überzeugt, dass auch alle Gläubigen aus dem Alten Testament dabei sein werden. Ja jestem przekonany, że wszyscy wierzący z Starego Testamentu też będą obecni. Wir wissen aus 1. Mose, dass Adam ein Gläubiger war. My wiemy z pierwszej księgi Mojżesza, że Adam był wierzący człowiek. Und auch Eva. I też Ewa. Wir werden sie sehen. My będziemy widzieli. Da wird Abel sein. Tam Abel będzie. Da wird der König David sein. Da wird der König David. Salomon. Samuel. Ezekiel. Und alle die vielen, die wir nicht kennen. Die ta wielka rzesza tych, których my nie znamy. Es wird eine riesengroße Schar sein. Da będzie wielka, okropnie wielka rzesza. Und alle Gläubigen, die in diesem Augenblick auf der Erde leben. I wszyscy wierzący, którzy w tym momencie będą jeszcze żyli na ziemi. Wo immer sie sich auch befinden. Gdziekolwiek się będą w danej chwili znajdować. Brüder, die wir nicht kennen. Braci, których my nie znamy. Aber die wir lieb haben. Ale których miłujemy. Und da werden auch viele sein aus der katholischen Kirche. I też i wiele będzie z Kościoła, i na przykład z Kościoła katolickiego. Wir wissen aus Offenbarung 2. My wiemy z objawienia drugiego rozdziału, aus dem Sendschreiben an Thyatira, z tego orędzia do Thyatiry, dass in Thyatira, und das ist die katholische Kirche, że iż w Thyatiry, to właśnie nam pokazuje na Kościół katolicki, viele sein werden, będzie wielu, die die tiefen Satans nicht erkannt haben, którzy te głębiny, te złe rzeczy szatana nie poznali. Viele, die wirklich Gott glauben. Wielu będzie tych, którzy naprawdę wierzyli Bogu. Und die darauf vertrauen. I którzy ufali temu. Dass der Jesus ihre Sünden getragen hat. Ufali temu, że Pan Jezus zniósł ich grzechy. Es gibt schrecklich viele verführte Menschen dort. Jest bardzo wiele zwiedzonych ludzi tam. Aber es gibt auch Brüder und Schwestern dort. Ale tam też są bracia i siostry.
und alle Brüder, mit denen wir leider auch getrennt sind. Wszyscy bracia, którymi my może niestety są tu na ziemi rozłączeni. Wie viel Herzeleid hat es auch in der Geschichte der Brüder gegeben? Wiele właściwie boleści na sercu sprawiło to wśród braci. Ale wtedy my będziemy wszyscy zjednoczeni. Eine unzählbare Schar. Nie zliczona rzesza. Und das Schönste wird sein, a to najpiękniejsze będzie, der Jesus wird in ihrer Mitte sein. Pan Jezus będzie w ich środku. Und wird uns von dieser Erde einholen. I on nas właśnie z tej ziemi zabierze. Kommt mit der Stimme eines Erzengels. On przyjdzie z głosem archanielskim. Und ich glaube, dass der die Stimme des Erzengels uns deutlich macht, dass auch die alttestamentlichen Gläubigen dabei sind. Nam właściwie to wyjaśnia, nam to robi takie, no, upewnia nas, że starotestamentowi wierzący też będą przy tym. Wir kennen aus der Bibel nur einen Erzengel. My z Biblii znamy tylko jednego Archanioła. Objawienie 12. Vers 7. Schulde mir wer? Und es entstand ein Kampf in den Himmel. Da ging Bitwa na niebie. Michał Anioł i aniołowie jego potykali się ze Smokiem. Smok się też potykał z aniołami jego i aniołowie jego. Michael kämpft für das Volk Israel. Anioł Michał walczy za lud. Und darum steht hier auch die Stimme eines Erzengels dafür, dass auch die alttestamentlichen Gläubigen dabei sind. I dlatego też tu właśnie nam pisze o tym głosie archanielskim. Dlatego i to nam wskazuje na to, że i ci wierzący Starego Testamentu będą razem. Ich möchte euch noch einen Beweis geben aus Hebräer 11. Jeszcze jeden właściwie taki dowód Hebrajczyków, 11 rozdział. Die beiden letzten Verse, 39 und 40. Te ostatnie wiersze. A ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę nie dostąpili obietnicy, przeto że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. In Hebräer 11 finden wir viele Gläubige aus dem Alten Testament. W 11 rozdziale Hebrajczyków znajdziemy bardzo wielu wierzących Starego Testamentu. Und der Apostel sagt von ihnen, i apostoł Paweł o nich mówi, dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht werden. Oni nie byli doskonałymi bez nas. Das bezieht sich auf die Auferstehung. To właściwie to chodzi o to zmartwychwstanie. Dann beginnt der Zustand der Vollkommenheit. Bo wtedy właśnie nastąpi ten stan doskonałości. A jak oni zmartwychwstaną, my jesteśmy przy wielka rzecz. Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Es wird alles geschehen in einem denkbar kleinen Zeitraum. Und unmittelbar danach werden wir die Lebenden zugleich mit ihnen entrückt in Wolken dem Herrn entrückt. Und in dem Augenblick bekommen wir auch den neuen Leib. I w tym momencie otrzymamy to nowe ciało. Den Leib der Herrlichkeit. To ciało nieskazitelne. Von dieser Verwandlung schreibt der Apostel in 1. Korinther 15. O tym właśnie przemienieniu, o tej przemianie apostoł pisze w 1. liście do Koryntian 15 rozdział. Ja się cieszę na ten moment. Der alte Leib bleibt hier. Te stare ciało tu pozostanie. Es gibt keine Krankheiten mehr für uns. Nie będzie żadnej choroby dla nas. Keine Schwachheit. Nie będzie żadnych słabości. Nichts kann uns jemals hindern in der Gemeinschaft mit dem Herrn. I nic nam nie będzie, nikt nam nie będzie mógł przeszkadzać w tej społeczności z Panem. Und die Sünde bleibt hier. A grzech pozostaje za nami. Und wir gehen zu dem Herrn. A my pójdziemy do Pana. Ein unaussprechliches Glück. Es ist niewypowiedziane szczęście. Wir können uns nicht vorstellen, wie herrlich das sein wird. My sobie tego nie możemy przedstawić, jakie to będzie wspaniałe. Wir wollen uns auf diesen Augenblick freuen.
chcemy się cieszyć na ten moment. Und wir wollen den Jesus bitten, dass uns reinigt. I chcemy też i Pana Jezusa prosić, aby nas oczyścił. Wenn wir uns damit beschäftigen, dass wir zu dem Herrn gehen, ja, my się tym będziemy zajmować, że my do Pana pójdziemy. Dann ist das ein Anlass, dass wir uns reinigen. To też jest taki dla nas powód, albo powód, żebyśmy się oczyszczali. So schreibt es Johannes in seinem ersten Brief. Tak właściwie to Jan pisze w swoim pierwszym liście. Kapitel 3, Vers 3. Trzeci rozdział, trzeci wiersz. A czy ktokolwiek ma tę nadzieję w nim, oczyszcza się, jak on czysty jest. Und der Abschnitt endet mit den Worten. A ten odcinek kończy się tymi słowami. Und also werden wir alle Zeit bei dem Namen sein. I tak na zawsze z Panem będziemy. Alle Zeit. Cały czas. To znaczy zawsze. Es gibt niemals eine Unterbrechung. Nigdy nie będzie jakiegoś... jakiś przerwie w tym. I Pan już nigdy nie odejdzie. I będziesz nigdzie nie odejdziemy. Jaka bardzo wspaniała jedność. I wszyscy wierzący razem. Nie jest nic piękniejszego, czym byśmy się mieli pocieszać. I dlatego już apostoł mówi, pocieszajcie się. Ihr lieben Brüder und Schwestern, wenn ihr euch besucht, manchmal ist es möglich, dass wir über Probleme sprechen. Aber lasst uns nie vergessen, über die schönen Dinge zu sprechen. Das gibt Kraft. Und das gibt Freude. Und das verbindet uns miteinander. Und das reinigt uns auch. Und dann gehen wir als ein zubereitetes Volk. Und dann gehen wir als ein zubereitetes Volk. Jesus entgegen. Bis zu dem Augenblick, wo wir seine Stimme hören. Kiedy jego głos usłyszymy. Vielleicht noch heute. Może jeszcze nie. Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, 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 będziesz zbawiony. Oh.
Hallelujah.